Dzisiaj 12 zawodników zostało uwięzione przez Herobrine'a, czyli mnie, tu na platformach. Cześć widzowie. Dobrze, moi zawodnicy, więc już wam tłumaczę. Jest to klasyczny wyścig, który jest bardzo, bardzo prosty, ale jednak skomplikowany. Odpadają dwie osoby, które dojadą ostatnie. W momencie, kiedy dojedziecie na metę, czyli tutaj za wami, to musicie zająć swoje miejsce w takiej szklanej klatce, żeby was łatwo było policzyć, więc... Czy są jakieś pytania? Nie? Super, więc... zaczynamy odliczanie. 3, 2, 1 i ruszyli! Proszę państwa, kisielek był numer 1, chociaż tutaj no wodospad lawy spowalnia wszystkich zawodników, ale widzimy, że jednak... Czy to wywoli się jako pierwszy kisielek? No to chyba jakiegoś boosta dostał, co się stało? No ale oj, cytrus tu wyprzedził kisielka. Nie wiem, która strona jest tak naprawdę szybsza, czy góra, czy dół, ale chyba jednak dół był o wiele lepszy. Kolorowy na pierwszym miejscu, cytrus drugim, Nikro już na trzecim, a ostatni jest, no, nasz skater. I Milo, musicie się postarać bardziej, no. Czy uda wam się wywalić Kuksa? Chociaż może przy tutaj słoikach wam się uda. Pierwszy box, cytrus drugi, Nikro, no i kurde, czy Hubo nie odpadnie jako pierwszy, chociaż kto wie, Kuks szybko i... A, w ogóle myślałem, że to wy jesteście ostatni, ale tu jednak Skate i Milo, niestety jesteście ostatni. Yeah. Szczerze mówiąc, ja też pewnie bym był ostatni, bo nigdy na nich nie jeździłem. 5 drużyn. Jedna drużyna odpada, która będzie najgorsza. Przy was macie jakby ramę do portalu, a raczej początek. Musicie skończyć portal, podpalić go i wyjść na powierzchnię. No i teraz tak. Jak widzicie, tutaj na samym środeczku macie miłych sprzedawców. Mogą być oni mili bądź nie, ale lepiej, żeby byli mili. Proszę nie podkradać innym teamom surowców, bo to będzie od razu dyskwalifikacja drużyny. Więc musicie podjąć się jakichś tutaj dobrych taktyk. Na końcu macie oczywiście to, co pigliny lubią najbardziej, czyli smrodki złota. Tak, żeby wam utrudnić, ale gdzie nie, gdzie są ukryte bloki złota, które bardzo wam ułatwią. Pigliny biorą te zwykłe te samorodki? Nie, 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 są sztabki. Przy sklepikach piglinów jest crafting, żebyście mogli skraftować to oczywiście, więc gotowi czy nie? Start! I ruszyli! No troszeczkę zieloni tutaj niestety, Kuks minimalnie do tyłu jest, ale... Ja mam laga, nie? Troszeczkę wolno to kopię. Olcia, chciałabyś im dorzucić jeszcze... Nie, nie, tak wystarczy, tak wystarczy. Tak wystarczy? Dobra, dobra. Jak tak wystarczy, to okej. Czy ktoś może ma jakąś tutaj taktykę? No tutaj... Ja bym wam powiedział, że warto byłoby tył sprawdzić tego całego bloku. Ale nie będę może podpowiadał. Kapitan od razu ruszył. O kurde, no i blok złota dla kapitana. Randomowo tam są. Cytrus zaczął już tutaj kraftować, a Olix już handluje nawet. Tak bym powiedział, kisielek również czeka. Ja bym wam szczerze powiedział, że jak już jedna, jak druga osoba już biegnie do was, to moglibyście się zamienić, wiecie, swipe'a zrobić, ale no się nie znam. Troszeczkę jest... Uksi, idziesz szybko, kopać. Ja przypominam, że wasze itemy są bezpieczne, ponieważ ochrona neterowa tutaj patrzy, więc możecie obydwoje biec, ale no wiadomo, że kto pierwszy uzupełni i odpali z portal, no... A gdzie ten portal jest? Bo ślepiej jestem. No tam, gdzie zaczęli. A jakby perły? Można pereł używać? Można pereł używać? Nic nie było, że nie można, więc śmiało, jeśli to wam przyspieszy. No, trzeba wyfarmić. Wszystko oprócz kradzieży jest dozwolone. A, i nie można podkradać portalu przeciwnika, tak jeszcze. No dobra, sprawdźmy, jak to wygląda. Różowi mają dwa kawałki i tylko oni zapełnili. Cztery perły dropnąłem. A co ci to da? A ogólnie tak, jakby radzę pilnować swoich piglinów, bo widzę, że z drużyny różowej już wyszli ze sklepu. No i to może być trochę problematyczne. Oj, oj, oj. Wyszli ze sklepu, co to znaczy? No wyszli. No wyszli. Dobra, idź kopać, idź kopać. Olix, mogę wiedzieć, jak tam sprawa wygląda na bazie? Co my tu mamy? Widzę, że wszyscy handlują oprócz różowych. No, różowy sklepik troszeczkę, no tak, że powiem, no uciekł. No. Złota już nie mają. Ruchomy sklep. Ruchomy sklep, takie utrudnienie. Różowi mają 3 kawałki, niebiescy 2, u reszty nic nie wiemy, bo niestety się nie chwalą. Ale no ja zobaczymy, jak sytuacja się... Ja mam jeden.
się potoczy. Zieloni twardo handlują tutaj. Jest ekspienie. Nikro, no ja bym poszedł kopać jak twój kolega tutaj jednak. Ale i tak mam za dużo złota. A okej, okay, no to jak macie za dużo złota, to nieważne. W ogóle XD, niebiescy mają czwartego sprzedawcę, którego mogliby sobie wziąć do sklepu, jakby go przyprowadzili. Można? Przecież tak nie można. No skoro lata po was, no to jakby wiesz, no to że ktoś wypuścił, to nie wasza wina. Ja tak czuję, że przegram. W każdym razie różowi mają piąty kawałek, zieloni postawili dwa, no biali na razie nie pokazują niczego. Chodź, wychodzimy. Przypominam, ja że potrzebujecie fireball nie, jeszcze, żeby odpalić. Ja mam. Odpalić portal. Nie gadaj. Zieloni i czerwoni brakuje po jednym kawałku. Więc reszta teamów powinna się powoli sprężać. Czy biali mają totalnie kozacką taktykę, że w ostatniej chwili wszystko rozbudują? Zobaczymy. Zieloni i czerwoni dalej po jednym kawałku brakuje. Uciekamy. I zieloni w tym momencie kończą pierwsza... pierwsza drużyna wyszła z Netheru. Olix, masz trochę obsydianu? Różowi również zakończyli swój portal. W tym momencie biali dorzucili 3 obsydianu. Niebiescy mają 2 na czerwonym, brakuje ostatniego. Taktyczna perełka. Szybko wstawiaj! O, Hubo źle postawił! Co to się stało? I czerwoni skończyli portal, więc biali i niebiescy. Czy będzie to mechaniki Olix, czy kapitan i... Wychodzimy. I kaktusik, dobra, musiałem sprawdzić. Niebieskim brakuje 2 obsydianu, a białym, no w sumie mają tylko 4. Czy aż tak kiepsko wam idzie to? Kapita dostawił kolejny blok, brakuje im 3. Czy niebiescy właśnie kończą, biegną do zwycięskiego portalu i niebiescy w tym momencie wchodzą do portalu. Niestety drużyna białych, kapitan i kaktus, odpadacie. Niestety, mieliście najgorszy sklepik, no na to wygląda. Kolejną konkurencją będzie lawowe sumo, jako że jestem Herobrine'em, to lubię takie gorące klimaty. Arena ma troszeczkę kilka utrudnień, jak Soul Sand bądź Magma. I najważniejsza rzecz jest taka, że odpadają pierwsze 3 osoby. Jak to 3? Halo. A zaczynamy za 3, 2, 1, go! I ruszyli, bicie patykami i kurde, czy mechanik odpadnie? A już myślałem, było blisko. Co to za fokusy? Bardzo mi się podoba, że jest fokus na samym środku, no nie? Więc dobrze, że... O, Cytrus pierwszy odpada, niestety, i Hubo jako drugi. No to kto ostatni odpadnie? Trzecia osoba, co odpadnie? Czy to będzie Nikro? I Nikro odpada? Nie, jeszcze żyje! Jest, no i niestety, Nikro odpada, a Kuks, no... A w kolejnej rozgrywce nasi gracze muszą zdać się na swój wspaniały słuch i refleks, ponieważ będą to gorące łódeczki. Nie mamy krzeseł, więc używamy łódek. Proste. Tylko... To nie są łódki. Co? No. Jak to nie są łódki? Gorące wagoniki! Dobrze, moi kochani, więc za chwilę zaczną spadać wagoniki i co rundę będzie odpadała jedna osoba. Zwycięzca. Ostatnia osoba, która zostanie, wybierze osobę, która się uda w czeluści piekła. O, tak się pojawiają. Dobra, mechanik usiadł jako pierwszy i Hubo jako pierwszy. Przepraszam, przyjacielu. Było blisko. Bardzo mnie to bawiło, że na 3 osobach stanęła ten wagonik mechanika, a mechanik siadł na waszą głowę po prostu. Więc teraz w tym momencie spadną 3 wagoniki, więc chyba nie muszę tłumaczyć, co się stanie. No serio jeszcze? I w sumie spadają i kisiel w idealnym momencie siadł mechanik. Niestety, tym razem nie zdążył. Oczywiście w locie też nie można. Mechanik, masz 3 wagoniki, no ale nie pomogły ci niestety. Nie zdążyłem zareagować. Sprawdźmy to, czy kto serio tym razem jeszcze będzie... Nie, no, idziesz do domu. No, kto będzie miał farta, a kto... Mogę wyrzucić Hadesiaka? Jest! Nie, proszę powiedzieć, żebym zaliczył mi, prawda? Nie będę miał odnowu. Tak, zaliczyło. Zaraz spadnie jedna dodatkowa łódka. Tego się nie spodziewałem i leci kolejna łódka i Kuks siada na kisielu. No dobrze, kisiel i Kuks, słuchajcie, w tym momencie kto wygra, eliminuje jednego zawodnika, więc kupcie swoje paluszki, swój refleks. I... Nie, no Kuks, makro, i lecimy! Lecimy z tym! Let's makro go! Wyłącza. Leci! I Kuks siada jako pierwszy! Więc pierwszy! Kuks.
Kuks, wygrałeś! Uuu, nie no, Kisiel, tak, tak. Kiślu, masz do dyspozycji... no, ich cztery życia. Zdecyduj, kto odpadnie. No, no musisz dobra, podjąć, no musisz... Masz 3 sekundy. 3, kolorowy. 2. No i kolorowy, no nie. Jednak nie jesteś taki pasa. Kolorowy. Słuchaj, trudny wybór to jest. Usiądź tak. sobie, usiądź, zapnij pasy i... Widzimy się w piekle. Widzimy się w piekle. No nie! No nie! No tak. Więc, moi kochani śmiertelnicy, przed wami ołtarz poświęcenia. Nie wymyślałem długo tej przemowy, jak widzicie. Przed którym, randomowo, może się zdarzyć, że na przykład taki Hubo ani razu tu nie podejdzie. Może się zdarzyć, że podejdzie 9 razy. Kto wie? Chociaż może 8 tylko. W tym ołtarzu są dwie moje głowy, czyli Herobrine'a. Osoba wylosowana stanie sobie tutaj z głową w dół, to jest istotne. I wtedy nasz tutaj ołtarz zadziała. Jeżeli dostaniecie zwykłą głowę Hubo, przeżywacie. Jeżeli dostaniecie moją głowę, będziecie zagrożeni. Osoba, która później odpadnie, uda się tym oto wagonikiem do jacuzzi. Zobaczmy, mój pomocniku, kto zostanie wylosowany jako pierwszy. Hubo! Hubo, stań tutaj, wsadź głowę do dziurki, tu do dziurki, głowa do dziurki i sprawdźmy, powiększyła ci się głowa i pokaż się wszystkim. Jesteś zwykły, wróć na swoje miejsce, musisz... Wróć na swoje miejsce, nie zabij się przy okazji. Kto będzie drugą osobą? Jedno. Znowu Hubo! Jeszcze Hubo, no to lecimy, sprawdźmy. Sprawdźmy, co to się stanie, pokaż się. Herobrine! Herobrine, wróć na swój pietestał. Więc Hubo jest teraz pobijany w każdym losowaniu. I teraz jeszcze jedna głowa. Nie, zostaw sobie tą główkę założoną akurat. Więc zobaczmy, mechanik. Co zostało wybrane? Było blisko, mechanik, wróć na swoje miejsce. Mechanik, znowu mechanik. Przypominam, że to jest totalnie randomowe, więc niestety... No i pokaż swoją nowe oblicze. Oj, ty! Okej, wróć na swoje miejsce. No, ja jestem martwy. Zobaczmy, zostały 4 główki zwykłych śmiertelników i jedna Herobrine'a. Kto kolejny podejdzie sprawdzić swoje przeznaczenie? Kuks! Joda, zobaczmy. Zobaczmy, co dla ciebie przygotował los. I... pokaż swoją twarz. No i został Herobrine'em. Moi drodzy, zawalczycie na śmierć i życie na łańcuchach przeznaczenia. Generalnie osoba, która pierwsza spadnie, ma gwarancję w jacuzzi. W sposób ma miejsce w jacuzzi. Już zagrzane, więc nie martwcie się, woda będzie cieplutka, więc możecie zacząć. Uważajcie, łańcuchy są bardzo ciepłe, możecie przeskakiwać między innymi łańcuchami, jak chcecie. No, Hubo tutaj na spokojnie próbuje podchodzić. Kuks atakuje i mamy miejsce w jacuzzi. Wierzyłem w ciebie, wiesz o tym. Przed wami... sadzonka życia. Tam platforma. Dwie pierwsze osoby, które... Inaczej, ostatnia osoba, która dobuduje się tam, przegrywa. Po prostu. Proste. Możecie używać wszystkiego, czyli drewna. I musicie być warta, że akurat dostaniecie kolejną sadzonkę, bo jeżeli nie, to no sorki, macie pecha, tak? Tak. No, super, więc start! Zaczynajcie, sadźcie! Możecie pośpiewać swojej sadzonce i no mechanik, musisz chyba jakoś przekonać tą... O! No ja nie chcę wiedzieć, co ty mechanik tam robiłeś. Nie mamy robić coś takiego, że ten... Tak masz to... Że można ciągle sadzić, jak nam wypadnie z liści. Tak. Możesz zrobić sobie crafting, narzędzia, cokolwiek, mi narzędzia. Prawda? No nie wiem, może polecam, lubisz, nie? I Kisiel zebrał 2 sadzonki dla Kiśla, posadził kolejną tutaj, czy w kolegą... Mechanikowi wszystko spadło. Mechanik, czy tobie... Ale też. Ma sadzonkę. Kuks, czy ty nie masz właśnie sadzonki? O kurde, chyba Kuksowi wypadła sadzonka. Jakoś dziwnie wróciła, nie wiem jak to się stało, ale Kuks pnie się na pierwszym, Kisielek już zna swój błąd. Mechanik tam na spokojnie widać, podchodzi na farmienie, Kuks jest już w połowie drogi. No to jest niemożliwe, że jedno drzewo mu wystarczy. Chociaż czy on zrobi pewną tajną taktykę? Nie, niemożliwe, nie. No jest pewna mała rzecz, którą mógłby zrobić, ale no nie będę... Niszczenie, ale nie, bo mi spadł, wiesz? Szybko,
Ale to w sumie dwa drzewa by wystarczyły. Kurde, nie spodziewałem się tego. Mechanik już ma. Mechanik i kisiel tutaj, no w łeb, chociaż mechanik o jeden blok, dosłownie jeden bloczek jest bliżej, no i kurde, Kuks, jeśli się nie weźmie, Kuks, musiałbyś zacząć już w tym momencie. Zaczęta rywalizacja. No, Kuks jeszcze ma szansę, chociaż minimalnie. Może nie. No, tu jest Kuks, ma taktykę, Kuks, dosłownie musiałbyś w tym momencie skoczyć na platformę, Kuks wygrał, przeszedł, a kisiel spadł na ostatnim blocku. Nie sądziłem, że Kuks ale to zrobił. Ale Kuks to zrobił. Ja nie wiedziałem, czy to... Finaliści, sprawdzimy waszego cela. Jak widzicie, przed wami jest olbrzymia tarcza odrzutek. Tymi rzutkami będziecie wy. Macie enderperły, zagramy 3 rundy z liczonymi punktami. Punktacja tak się klaruje. Ja bym trafiał w zielony, bo dostaniecie najwięcej punktów, jak wiecie, jak widzicie. No i w sumie w momencie, kiedy wylądujecie, nie ruszacie się, to aż do zapisania wyniku. Czy Kuks masz perełkę? Mam. No dobrze, więc tak w każdym razie możecie zacząć, możecie rzucić pierwszą rzutką. Pamiętajcie, technika jest istotna i Kuks dostał za 0, tak się da. I mechanik fioletowy, punkcik, czyli mechanik zdobywa 8 punktów. Słuchaj Kuks, w tym momencie mechanik musiałby stracić punkty albo źle dorzucić, a ty byś musiał mieć no co najmniej różowy. Myślisz, że dasz radę? Nie. A, okej, super. Więc możecie rzucać swoimi perełkami, moje rzutki kochane. Kuks poczekał, mechanik na różowym. Myślałem, że będzie czerwone i Kuks na fioletowym, czyli Kuks 8 punktów, a mechanik zdobywa dodatkowe 10. Czyli tak naprawdę, żeby Kuks wygrał, musiałby zdobyć różowy do remisu i dodatkowego rzutu, a mechanik musiałby nie trafić. No chyba, że mechanik trafi jakiś gorszy, na przykład zielony, a Kuks 10. No dobra, w każdym razie rzutki rzucajcie się. Zobaczmy, kto odpadnie, kto wygra. I Kuks na fioletowym, a mechanika nie widzę. A, bo dopiero leci mechanik znów różowy, dosłownie jeden bloczek przed tutaj 20. Mechanik wygrywa bezapelacyjnie. Więc słuchaj mechaniku, ty zostajesz nowym władcą piekieł. No gratulacje i tyle. Mam nadzieję, że fotel wygodny, grzany. Pa, elo.